Interesujące plany na rozpoczynający się sezon 2019-20 ma Filharmonia Suwałk. To są bardzo ambitne plany. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni, ponieważ w październiku z naszą orkiestrą wystąpią bracia Roszkowscy, suwalczanie. Następnie w listopadzie mamy nie lada gratkę, ponieważ będzie to opera Straszny Dwór w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Na scenie w spektaklu reżyserowanym przez Roberta Dymowskiego zobaczymy między innymi Natalię Ołów i Ryszarda Morkę, a także w roli Macieja samego reżysera. Suwalską Orkiestrę Kameralną poprowadzi maestro Tomasz Labuń. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie będą dostępne w kasie Suwalskiego Ośrodka Kultury już od wtorku 17 września. W kolejnym miesiącu na scenie z Suwalską Orkiestrą Kameralną stanie Krzysztof Masłowski z repertuarem Mieczysława Foga. Repertuaru na drugą część sezonu Ignacy Ołów jeszcze nie chciał zdradzić.